Zazwyczaj w tym miejscu kilkudziesięciu radnych sejmiku decyduje o losach wielu mieszkańców Małopolski. W tym momencie właśnie tu kilkudziesięciu urzędników uratowało zdrowie, a może nawet życie kilku osobom. Krwi nie da się wyprodukować, można ją tylko oddać. Może nie powiedziałbym, że czuję się jak bohater. Każdy z nas powinien czasami pomóc, nie tylko pomagają strażacy, policjanci. Urzędnicy oddają krew regularnie. To był już 27 raz, a pierwszy w tym roku. Ci wspaniali młodzi ludzie, którzy przychodzą tutaj i dobrowolnie oddają krew, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Marszałek tym razem dopingował, także swojemu zastępcy. Dla wicemarszałka Tomasza Urynowicza to nowa rola krwiodawcy. Tak, to pierwszy raz, no na razie jest okej. Okay. Bałem się, jak każdy dorosły facet boję się igły, no ale jest okej. Okay. Równe 450 ml dołączyło do dokładnie 58 takich samych woreczków wypełnionych bezcennym lekarstwem. Krew jest potrzebna, zwłaszcza w okresie letnim, gdzie jest mnóstwo wypadków komunikacyjnych. Ja też będę miał osobistą satysfakcję, że w taki sposób mogłem pomóc komuś albo uratować czyjeś życie. Po oddaniu krwi krwiodawcy mogli się posilić. Każdy dostał też drobne upominki. W sumie od 2012 roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Marszałkowskim zebrał nieco ponad 500 litrów drogocennego płynu.